No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077. Drodzy widzowie, nie przedłużam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny! I got you. If you gotta burn it all. Or go down for all times in a blaze of glory. Wiadomo się, którego dostaliśmy. Okej. Okay. Jaki by tu kłaścik zrobić? Podejrzenie cyberpsychozy kolejne. Można by się tym zająć. Zanim zajmę się DLC-kiem, chciałbym sobie jak najbardziej podnieść poziom postaci. O, tu jest... Zobaczymy. Może ma jakiś fajny nóż do rzucenia, może będzie miał. Stara powiedziała, że mam nie wracać do domu. A co poszło tym razem? Pytanie za 100 punktów. Po co przygodą tu koleś tak dojebani chroma, że nie muszę iść? Jacy jak ty, to zazwyczaj nie wiem, co nie sprzedaje. Co obejrzeć, co masz na sprzedaż? O, są jakieś fajne noże. Koniczny za 110 tysięcy łowce głów. Drogie te noże są. Alex, sprzedam trochę rzeczy. Ten czy ten? Ten weźmy Hmm.
Dobra, kupiliśmy sobie broń, wracamy teraz szukać tej cyberpsychozy. Tak to jest, widzę, widzicie. Trzeba te questy robić różne. Niestety mój VIP jedno jest dosyć. Teraz wydałem pani całą kasę na nóżkę rzucanie. Mam nadzieję, że się to opłaci. Ścigać. Do wszystkich jednostek. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. Co?
Dajcie mi spokój, za mnie chciałem walczyć. W końcu ktoś, kto potrafi się na kuś! Dobra, idziemy szukać tej psychozy. Tam. Na środku ulicy? A, bo to jest zamknięty most. Okej, teraz... zobaczmy sobie... zapaść systemu. Pewnienie interfejsów, okej. Kasowanie pamięci. Awaria wszczepów. Donacja granatu. Zakłócenie motoryki. To jest fajne. Cholera!
snajper jakiś. Tak nie mogę go zrobić. Idę do domu, zanim będzie za późno. Muszę go osłabić, a potem... Głuszyć, jak będzie już. Inwazja! Zabijem go, czy... Mam nadzieję, że nie. Perka fajna. Nie chciałem go zabijać. Spróbujmy jeszcze raz bez zabijania. Nie będzie łatwe. Wiemy, czego się spodziewać, nie? O kurwa! Palenie synaps mu zróbmy. Idź do domu, zanim będzie za późno. Ha!
Szkoda, że nie mam więcej kurczę. Nie Dobra, spróbujemy teraz podejść. Idź do domu, zanim będzie za późno. Udało się bez zabijania tym razem. To mnie cieszy. Tu sobie jeszcze schakujemy. Udało się wszystkie. No proszę. Okej.
To wracamy. Jaki by tu jeszcze quest zrobić? Może zaczniemy to Terra Incognita? Albo sobie poczekamy. Dobre. To ktoś zadzwoni? Nancy. Damy sobie spokój z tym. Jaki by tu quest zrobić, widzowie? Zróbmy ten kontrakt kolejny. Tam coś było. Komponenty do wytwarzania. Zawsze coś. A czy ja mogę ten mój nożyk ulepszyć? A propos. Wytwarzanie, ulepszenia. Nie mogę, bo już jest max. Szkoda. Yeah.
O, Kerry dzwoni. Kerry? Dzwonę. Tym razem Vi. Rozczarowany? Kurwa, wybacz. Nie do końca wiem, jak ten wasz cyrk działa. To proste. Wyobraź sobie, że Johnny jest tylko pasażerem. Jak go znam, to pewnie w dodatku na kapę. Ale kierownicę trzymam ja. I wolałbym, żeby tak już pozostało. Jarze! Nie no, spoko. Ty też się nadasz. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Ruch Grey i Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku. No to jedziemy zrobić questa z Kerrym, widzowie. Czekamy na którego. Fajnie, że jesteś. Siadaj, przejedziemy się. Kim on przyjechał? Starym rupieciem. Jak tylko cię zobaczyłem, wtedy u mnie pomyślałem, że ten to ma jaja. Do tej robótki zdecydowanie potrzebuje kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy.
Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A taki jest plan. Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło, Vi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej. Okay. A tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery. A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę. I chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił w wała. No dobra, ale masz z tymi laskami problem, bo... Serio? Nie widzisz, co tu się odpierdala? Ale chuj z tym, to teraz nieważne. Zrozumiesz wkrótce. Teraz posłuchaj, co zrobimy. Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kerry, biorący sprawy w swoje ręce, kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę nad basenem. Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, jesteśmy. Bagażnik. Wyciągnij graty stamtąd. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Esz. No, bierz się do roboty. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comen, tę DJ-kę? Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korps biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Rozłóż ją tutaj. Dobra, chowaj się. Szybko. A teraz co? A teraz czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowany jeszcze model audiovoxu i świeżutkie melony Jubali. Czarny rynek. Fani. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Pojebało was? Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi. Rączki przed siebie. Wysiadaj. Grzecznie, bez wydziwiania, to nic wam się nie stanie. Pomyliły wam się chyba transporty, kurwa, my nie... Powiedziałem grzecznie. Kładź się na ziemię, trzeciego upomnienia nie będzie.
Ej, ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Co jest w środku? Te graty są warte lekko licząc kilkaset tysięcy. Naprawdę chcesz to zniszczyć? Nie lepiej to zawinąć? Boże, w życiu niczego nie ukradłem. Kurwa, tak? To ciekawe, kto mi podpierdolił struny, jak zaczynaliśmy grać w Samuraju. Nigdy nie miał swoich. No, spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo, spierdalać mówię. Teraz wielka kombinacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastiku. To będzie taki twój autograf, co? Zgadza się. Więc lepiej nie spudłuj. Zajebiście. Dobra robota, Vi. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. Aha. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę? Jebane beztalencia. Sukces! Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Nie lepiej było po prostu zatrudnić prawnika? Ty to mówisz? Mam dość przerzucania się papierkami i fałszywymi uśmieszkami. Tu chodzi o jasny przekaz. Tak się załatwia sprawy w Night City. Gliny, spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. Tym rupieciem. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Do najbliższych jednostek. Podejrzany wciąż jest w sektorze. Ostatni raz uciekałem winiarzem w 2020. Razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. Uwaga, podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania. Jeszcze sektorze. Nie otwieraj szampana. To nie koniec. Siedzą nam na ogonie. No to się ich pozbądźmy. Byle szybko. Głodny się robię. Schodzimy na 01. Powtarzam. Schodzimy na 01 Zgubiliście w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. Znaczy mi sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street.
Ale te dzieciaki naiwne. Kerry Eurodyne jada w tanich barach? Chłopie, tu dają najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłem. Jak zaczynaliśmy z Samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. Hej, Rachel. Dzień dobry, panowie. Kojarzę tę dziurę, te zapachy. Ale skąd? Tak, słucham. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Mhm. Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz... Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Powiem ci tak. Jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa... Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z Samuraja dla kasy. I dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha. A z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać? Może się jeszcze dobrze nie znamy, ale zaufaj mi. Masz duszę i jaja rockerboya, Kerry. Dzięki. To miasto pożera tych, co chodzą na skróty. Ty przetrwałeś. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Może masz rację, stary? Muszę się zbierać. Dzięki za... No wiesz... Nie ma za co. Okej. Drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!